Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest... Nie, nie moim gościem. Ja jestem gościem pana Alka Ibaszko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Alek jest właścicielem tego studia. Postanowiłem, że zapytam, że nagramy taki materiał, zapytam pana Alka, jakie problemy pojawiają się przy projektowaniu, przy realizacji i przy wyposażaniu studia fotograficznego, bo jest to studio wolnostojące, ale o tym nam powie pan Alek. Zaczęło się oczywiście od pomysłu. Najpierw pomyślałem, że zbuduję zwykły budynek, ale sama idea przestała mi się podobać i pomyślałem, że jednak piękna by była stara stodoła. Wyszukałem w internecie człowieka, który się tym zajmuje i kupuje stare budynki drewniane, rozbiera je na części i buduje no, nawet zupełnie inne niż były oryginalne. Zobaczyłem zdjęcie tej stodoły i spodobała mi się. I no, przyjechała gdzieś z południa Polski, z Roztocza. Ile lat mają te deski? Budynek mieszkalny, który był w tym gospodarstwie obok stodoły, był datowany na 1892 rok. Głównym problemem było zdobycie warunków zabudowy, żeby można było zrobić projekt, ponieważ to ma więcej, to ma 70 metrów kwadratowych, więc nie można tego bez normalnego projektu budowlanego, nie można było tego budować. Pani architekt, no, na podstawie wszelkich informacji, które miałem od właściciela tej stodoły, zrobiła projekt, wszystko fajnie. Zrobiła projekt do gotowego budynku, rozumiem. Tak, do budynku, który no, stał, była jakaś dokumentacja fotograficzna i tyle. Później ten pan, który go rozebrał, przywiózł go tutaj oczywiście tam jakąś ciężarówką i zmontował go z powrotem, oczywiście wymieniając elementy dachu, bo to tam... Ten budynek oryginalnie był przykryty strzechą, więc no, te elementy dachu są wymienione. Największym kłopotem było uzyskanie warunków zabudowy oczywiście. Trzeba było uzgadniać z urzędnikami, którzy się znają na płatnościach za autostrady i takie rzeczy. W każdym razie to trwało ponad pół roku, zanim zdobyłem właśnie te warunki zabudowy. No i projekt... pozwolenie na budowę. W listopadzie oni przyjechali z tą stodołą, ją zmontowali. Wcześniej była wykonana tutaj podłoga razem z ogrzewaniem i instalacją elektryczną. Musiałem znaleźć kogoś, kto przykryje mi dach stodoły czym innym niż zwykłą papą albo dachówkami, bo no, tak, żeby to pasowało. No i ten, który to budował, poradził mi, żebym się zainteresował wiórem osikowym. Wiór osikowy, nawet nie wiedziałem, co to jest. No i okazało się, że takim zagłębiem dla tej technologii są suwałki. I tam znalazłem faceta, pana Marka, który właśnie przyjechał z wiórem osikowym, ekipą i pokryli ten dach. Jakby budowa w sumie zajęła może miesiąc, tak, może półtora, a załatwianie formalności w urzędzie zajęło pół roku. Jakie są największe problemy tutaj w studiu? Podczas no, wyposażania, wiadomo, musimy poinstalować różne instalacje, ogrzewanie wodne, podłogowe, czy instalację elektryczną, internetową. Poza tym dodatkowo trzeba kupić wyposażenie typowo fotograficzne. Jakie są największe problemy prowadzenia studia? Ponieważ to jest budynek drewniany, więc musiałem się zdecydować na ogrzewanie elektryczne. W związku z tym ogrzewanie tego budynku nie jest tanie, nie należy do tanich. Na pewno gazowe byłoby tańsze, ale byłyby problemy i ze strażakiem, i z kominiarzem i tak dalej, więc jednak jest elektryczne. Może pan określić, ile miesięcznie jakby pan chciał włączyć to ogrzewanie, bo prąd ogrzewa wodę, woda krąży tutaj po podłodze i w ten sposób się odbywa ogrzewanie. Ile miesięcznie wynosiłby koszt
ogrzewania pomieszczenia, które jest, ma, jaki ma metraż? 70 metrów kwadratowych, no ale mamy dość wysoki tutaj sufit. Do samej góry możemy jakby wykorzystać tę przestrzeń, ale ją trzeba też ogrzać, więc mamy wady i zalety. Możemy tam coś umieścić, jakieś lampy, jakieś instalacje, coś tam podwiesić, ale ładnie to wygląda, natomiast trzeba to ogrzać zimą w jakiś sposób. Muszę panu powiedzieć, że ja jeszcze nie wiem dokładnie. Mhm. Wiem, że takie ciągłe grzanie przez 12 godzin kosztuje około 30 zł. Przy czym zapewne, gdyby to było już nagrzane do temperatury takiej zwykłej, to pewnie utrzymanie tej temperatury kosztowałoby znacznie mniej. Ja to dopiero będę sobie sprawdzał, jak to wygląda. Rozumiem. Czyli samo ogrzewanie, koszt ogrzewania możemy szacować poniżej 1000 zł. Czy to jest dobry rachunek? 30 dni razy... Myślę, nawet 30 zł to było... Mogłoby być nawet mniej. Mniej, poniżej 1000 zł. Dzięki temu, że zastosowałem tą roletę w bramie, bo brama jest dziurawa jak sito. Więc ta utrata ciepła nie jest taka duża, to jednak te belki, z których jest zbudowana stodoła, one są dosyć niezłą instalacją ciepła. Dobrze, czyli pierwszy problem to jest koszt. Jeżeli byśmy chcieli tu ciągle przebywać, to trzeba liczyć się z kosztem. Nagrzanie również to nie jest tak, że nagle ciach i mamy uruchomiony. 12 godzin, to zresztą zależy od temperatury zewnętrznej. Jakby było minus ileś tam, to musiałbym na pewno grzać C24. Też warto powiedzieć, że nie ma tutaj promienników ciepła, które czasem są stosowane na przykład w kościołach czy w halach jakichś, co pozwala na jakiś sposób ogrzanie, może nie ogrzanie, czy wrażenie jakiejś tam temperatury komfortowej do pracy. Natomiast tu się to odbywa za pomocą ogrzewania podłogowego, które w jakiś sposób nam, nie będziemy się zagłębiać tutaj w szczegóły fizyczne, bo to jest trochę skomplikowane, ale jesteśmy teraz właśnie po sesji zdjęciowej, 3-godzinnej sesji zdjęciowej, krótkiej sesji i muszę powiedzieć, że na zewnątrz jest około 2-3 stopni, do 5 mniej więcej, a tutaj jest temperatura, nie wiem jaka, i nie będziemy tutaj podawać, ale nie pracowałem w kurtce czy nawet w swetrze grubym i jakby ta temperatura była dosyć komfortowa przy jakichś tam czynnościach, kiedy się człowiek porusza, więc w ten sposób się to odbywa i tak to jest realizowane. Można ogrzewać w różny sposób, gazem, to znowuż mamy wydmuchiwane jakieś ciepłe powietrze, ale też mamy gazy, jakieś zapachy niezbyt miłe generowane przy tej okazji, nawet kiedy wszystko jest szczelne, gdzieś tam to przecieka gdzieś czasem. Też są inne jakby formy, ale tutaj te formy się nie sprawdzają. Natomiast to ogrzewanie się sprawdza o tyle, że wrażenie ciepła jest równomierne. Przy tych promiennikach najczęściej gdzieś tam w jakimś punkcie jest bardzo gorąco, aż parzy na przykład na ramię czy głowa. A obok jest bardzo zimno, a poza tym ciągnie po nogach. Tu nie ciągnie po nogach i więc jakby suma summarum, nie wdając się w szczegóły, to akurat tutaj się sprawdziło przy takim budynku wolnostojącym. Ja właśnie również chciałem uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa pożaru, dlatego że jednak to jest suche drewno, mimo że jest impregnowane jakimiś środkami, ale na pewno nie jest całkowicie niepalne, więc każde ogrzewanie z otwartym, czy tam płomieniem, czy to za pomocą nafty, czy gazu, stwarzałoby jakieś niebezpieczeństwo i dlatego z tego zrezygnowałem. I to zawsze warto brać pod uwagę, nie wiem, czy w pierwszej kolejności przy projektowaniu, czy przy wymyślaniu własnego studia, ale jest to niezwykle ważny element, nie wiem czy najważniejszy, ale od strony kosztów myślę, że to jest najważniejszy oprócz czynszu. No tutaj jest to pana własność, nie musi pan nikomu za nic praktycznie płacić, więc jakby tutaj ten problem odchodzi, ale ze względu na koszty jest to chyba koszt numer jeden, prawda? Tak, to na pewno byłby koszt numer jeden przy rzeczywiście sprawnym i ogrzewaniu działającym komfortowo, to na pewno musiałoby kosztować. Oczywiście w lecie tego problemu nie ma. Nie ma, więc to jest problem sezonowy, ale ten problem występuje od powiedzmy września, bywa wrzesień, że we wrześniu też jest zimnawo i czasem trzeba dogrzać, bo po prostu nie da się wytrzymać.
jakieś pojedyncze dni. Już na pewno od października aż do, powiedzmy, kwietnia tak. co najmniej. I też w maju bywają takie dni, że nie da się wytrzymać, jest nie do zniesienia, kiedy temperatura spada do gdzieś mniej więcej 5 stopni, to nie jest żadna rzadkość. I wtedy we wnętrzu jest po prostu zimno i jest nie do wytrzymania. No ma to pewną wadę, mianowicie tu grzejemy całą podłogę, całą płytę betonową i to musi zająć czas jakiś. Mhm. To nie jest tak, że można włączyć i za 15 minut jest ciepło, więc ja to muszę po prostu wiedzieć wcześniej. Mm-hmm. Stawiam program, to sobie grzeję w nocy na przykład. Czyli mamy ogrzewanie, koszty ogrzewania. Co jeszcze? Kolejnym wielkim problemem, też nie całkiem ode mnie zależnym, jest woda. Ja tu mam miejsce, jest przeznaczone miejsce na łazienkę z prysznicem i tak dalej, ale woda jest niestety około 100 metrów stąd i kanalizacja również. I no, albo musiałbym być znacznie bogatszy, albo gmina byłaby bardziej łaskawa, ale na razie nie jest. Ja próbuję walczyć o to, żeby gmina zaczęła tutaj doprowadzać kanalizację, no ale to jest trudna sprawa. Mhm. Można to zrobić, że tak powiem, za własne pieniądze, ale koszty są straszne. Tak, należałoby pewnie zbudować szambo. No nie. Kanalizacja jest tam przy głównej drodze. Wszystko. Tak, jest woda. Rozumiem. I kanalizacja, ale 100 metrów razy 250 zł tyle kosztuje kanalizacja, podłączenie. Mm-hmm. Także no nie zrobiłem tego od razu, bo to są spore pieniądze. Jest szansa, że gmina będzie zwracała 60% wydatków, więc myślę o tym, no ale to prawdopodobnie wiosna będzie lepszym. Te koszty studia zawsze istnieją i zawsze człowiek się zastanawia, czy wybudować swoje studio, czy kupić jakiś lokal i ponieść pewne koszty związane z zakupem, czy amortyzacją w czasie, czyli spłatą kredytu, czy po prostu wynajmować się ciągle i w jakimś tam okresie móc, czy mieć taką możliwość, ewentualnie zrezygnowania, przeniesienia się do innego miejsca z różnych powodów, czy ze względu na zakończenie jakby tej umowy wynajmu, czy może z jakichś problemów finansowych, a może nawet zwyżki finansowej, kiedy chcemy po prostu mieć większe pomieszczenie, lepiej wyposażone albo w lepszym miejscu. Panie Alku, wybrał tę drogę pierwszą, gdzie ma pan swoje, jest pan na swoim, ale pojawiają się właśnie problemy typu właśnie chociażby ta woda. Jest pan zdany na jakieś działania ze strony gminy, prawda? To jest tak, ta działka jest moja również. Ja mam dom obok, więc tutaj jest taka sytuacja, że ja nawet nie muszę mieć tu studia fotograficznego. Mm-hmm. To może pozostać, może być budynkiem, nie wiem, na kino domowe na przykład, równie dobrze. Także jest to inwestycja, która ma stać. Mm-hmm. A ponieważ jest bardzo ładna, to podoba się sąsiadom. I wbrew pozorom, ktoś myślał, drewno jest nietrwałe. No, w tej chwili może nie w tej postaci, ale to drewno ma 120 lat. Tak więc jakby na pewno to nie jest tak, że to się rozsypie, jak to się widzi czasem stodółki na wsi. Oczywiście to drewno było częściowo naprawiane przez cieśle, który budował, bo jest mnóstwo śladów po kornikach. Zresztą one były jeszcze, jak przyjechała stodoła i częściowo są tam wstawiane jakieś świeże kawałki drewna, ale to nie przeszkadza całości. Mm-hmm. Mam nadzieję, że już nie ma tych korników. Nie, korników nie ma. Ja z nimi walczyłem, jak już stodoła była zbudowana różnymi metodami, również za pomocą strzykawki i specjalnych płynów, tam spryskiwaczy i tak dalej. Czyli jednak drewno ma pewne wady. No, mogą tam żyć, zalęgnąć różne zwierzątka, które będą nas toszyć. Ale wróćmy do tych problemów studia, czyli jesteśmy na swoim, jest to nasze, ale musimy być zdani na pewnych sytuacjach na decyzję chociażby urzędnika, który będzie zwlekał, czy będzie po prostu pracował w ciągu pół roku i dopiero wyda decyzję. Co jeszcze tutaj jest takiego ważnego do wymienienia? Kolejnym kłopotem, który jeszcze nie wiem jak przeskoczyć, jest ubezpieczenie tego budynku. Ja już dwa razy rozmawiałem ze swoim agentem ubezpieczeniowym i on już był blisko tego, żeby ubezpieczyć, ale jak się okazało, że to jest taka technologia i tak dalej, no to nie pamiętam, chyba PZU to było,
zażądało zdjęć, no i sprawa ucichła. Ja zdjęcia wysłałem, zobaczymy co dalej. Na razie nie naciskałem, bo byłem zajęty innymi rzeczami. Czyli jest to nietypowa budowla? Nietypowa i właśnie nie wiem, czy nie będą chcieli jakiejś tam dokumentacji od strażaka albo coś takiego. Chodzi o to, że czy nie ma tutaj zainstalowanych takich urządzeń, które mogłyby wzniecić pożar, czy w jakiś sposób to ryzyko jest zdecydowanie wyższe, chcą to pewnie wiedzieć. No nie można to wyceniać takiego budynek ceglany czy betonowy. No bo mury się nie palą, ale we wnętrzu i tak wszystko się pali tak samo jak to. Ostatecznie tak, bo ta stodoła jest impregnowana jakimś preparatem solnym, czy jakimś tam, który jest ponoć ma zabezpieczać przed taką zwykłą palnością. Mhm. Ja to pewnie będę robił co roku, czy co jakiś tam czas. Wiadomo, że to się nie zabezpieczy. Jak się coś zacznie palić, to się będzie palić, ale może przynajmniej na przykład nie podtrzymywać ognia, czy jakby nie, nie... To ma jakieś takie działanie właśnie. No, tak przypuszczam. No w końcu jest tyle restauracji zbudowanych na starą chatę chłopską i tam można i kominek zainstalować. Chociażby dwór oliwski. No właśnie. Gdzie jest strzecha właśnie, jest no ona jest tam jakoś specjalnie impregnowana, ale jest to nawet jeszcze bardziej może wydawało mi się łatwopalny materiał niż tutaj ten gąd. Ja ze strzechy zrezygnowałem z powodu ceny. Wychodziło mi z moich obliczeń, że strzecha będzie kosztować tyle samo co stodoła i trochę to. A gąd był bardzo dobry. Jeśli o to chodzi. Znaczy to nie jest gąd, to się nazywa wiór osikowy. Wiór osikowy. Jest trochę, on jest trochę inaczej kładziony, bo gąd się kładzie tak pionowo szczebelki na zakładkę, a tutaj się to kładzie na krzyż. Mhm. I ostatecznie wychodzi mniej więcej 12 warstw deseczek w każdym miejscu dachu. Mhm. Mam nadzieję, że te informacje są ciekawe i jeszcze nie włączyliście tego materiału wideo. Bo mało mówimy tutaj o fotografii, a dużo o rzeczach, które są poza fotograficznymi. Ale celowo właśnie to robimy i celowo mówimy o tych rzeczach, ponieważ wyobrażenie o prowadzeniu studia jest kompletnie inne niż w rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że problemy leżą zupełnie, zupełnie w innym miejscu. Nie wiem, czy dojdziemy w końcu do sprzętu, w wyposażeniu sprzętu no, fotograficznego. Wcześniej, jak zacząłem kupować sprzęt, bo chciałem zrobić jakieś tam zdjęcia produktowe, to używałem mojego garażu. Ja mam spory garaż, ale to oczywiście zagracony, bo piwnicy w domu nie mam żadnej. Mm-hmm. I ten garaż był takim moim studiem, ale za każdym razem, kiedy chciałem wjechać samochodem, musiałem wszystko chować. I to było takie bardzo mało wygodne. No i oczywiście w zimie jednak garaż nie jest aż tak dobrze ogrzewany i było zimno z pewnymi trudnościami, ale stąd się wzięło kupowanie sprzętu. No i oczywiście kupowałem tak, żeby to było w miarę niedrogie, bo sprzęt nie jest tani, szczególnie jeśli jest dobry albo markowy. Myślę, że markowy nie byłby mi potrzebny. Więc kupowałem to, co jest dostępne. No właśnie, porozmawiajmy o najważniejszym elemencie wyposażenia, czyli o lampach, bo to na pewno widzów będzie interesowało. Ja nie mam doświadczenia z tymi lampami, ale pan już ma i ma pan doświadczenie innych osób, które używają tych lamp. Ja zawsze polecam właśnie markowe lampy, ale możemy tutaj się jakby mieć wgląd w te lampy. Ja je używałem 2-3-krotnie tutaj, no i muszę powiedzieć, że mają dobre parametry. Zawsze pytanie jest o trwałość, czy ta inwestycja się tutaj opłaca. Co pan sądzi na temat tych lamp? Możemy wymienić tutaj markę? MSN. Jinbei MSN. Seria MSN V. Jinbei seria MSN 600V. O, tutaj mamy taką lampę. 600 to akurat jest. Moc. 600 to jest tak. Ja też długo myślałem, jakie lampy kupić, a oczywiście nie stać mnie na takie tam z górnej półki. Mm. I poczytałem kilka opinii fotografów raczej dobrze znanych, na przykład Pluszczyka, który testował te lampy i bardzo mu się podobały. Ja z kolei myślałem o tym, żeby te lampy, które ja kupię, żeby były bardziej uniwersalne, czyli żeby miały bardzo dużą regulację jasności, żeby były sterowane, żeby od razu odbiornik radiowy był w lampie, no i żeby mogła się synchronizować z krótkimi czasami. Mhm.
I te lampy spełniają te wszystkie zadania, więc dlatego je kupiłem. Warto wspomnieć też o pilocie, który jest dość spory. My się właśnie oświetlamy tym pilotem, takim właśnie dość wąskim tutaj softboxem, ale on jest tutaj wystarczający, bo jednym softboxem się oświetlamy, bo pilot jest... Pilot ma 300 watów. 300 watów. To jest halogen 300 watowy. Bardzo fajna rzecz. Dodatkowo lampa ma takie szklane zabezpieczenie palnika, więc dzięki temu, zdejmując dużą oktę, nie potłukłem samego palnika, tylko to właśnie szkiełko. Lampy mi się podobają. Tyle co sam z nimi pracowałem, to spełniały właściwie każde zadanie. Czyli mamy tutaj trzy lampy. Do tego raz, dwa, trzy modyfikatory, trzy softboxy. Cztery lampy mamy w sumie. Cztery nawet lampy mamy, tak? Mamy kilka tutaj softboxów, mamy tutaj czasze, jakieś słoneczko, masa statywów różnych, bo to jest potrzebne, system do wieszania teł, same tła, cztery kartony różnego koloru, kalkę techniczną na oddzielnym właśnie tutaj, na oddzielnym systemie do wieszania tła, dodatkowo tkanina do tego, jeszcze widzę tutaj strumiennice, tak zwane garnki i inne drobiazgi, które są tutaj potrzebne. Statyw, stół, taki bom do światła górnego, który jest w tej chwili, przed chwilą był używany właśnie, fotografowałem tutaj produkt pewien. I to wszystko, jakieś powiedzmy plexi, kartony i tak dalej. To takie rzeczy, które się kupuje na co dzień i się używa. Aha, jeszcze mamy tam większe, z tyłu mamy większe dwa tła, szersze, można powiedzieć, dłuższe, szersze. 2,70 chyba. 2,70 szerokości, 2,70 m szerokości i taki sznureczkowy czy łańcuszkowy jakby system do opuszczania i podnoszenia. I oto całe studio, także sprzętu jest, blendy, jakieś inne drobiazgi. Sprzętu jest tyle, ile trzeba. Na pewno nigdy jest za mało, ale mając cztery lampy, mogę tu od razu powiedzieć, że te lampy w większości sytuacji wystarczają. Jeżeli nie wystarcza, to można czasem użyć lampy reporterskiej. Ale ja się nastawiam na wynajem tego studia oczywiście również. Mhm. I nawet w ofercie piszę o tym, że jeśli powiedzmy byłaby potrzebna piąta lampa, to ja ją dokupię. Mhm. Na razie nie widzę potrzeby, więc nie chcę kupować po to, żeby było 5, 6 czy 10, bo to po co, żeby je trzymać na półkach, to nie ma sensu. Właściwie każdą, czy kolejne tło, czy kolejny kolor, to wszystko można kupić i mieć w ciągu kilku dni. Dokładnie. Więc gdyby się zjawił zleceniodawca, który będzie potrzebował czegoś takiego, to nie ma problemu. Mhm. Czy lista problemów się kończy tutaj? Ja bym powiedział, że tak, dlatego że problemy zawsze będą jakieś tam mniejsze czy większe, ale to nie znaczy, że ich się nie pokonuje. To wszystko jest do zrobienia. To po prostu jest kwestia włożenia pewnej pracy albo starań takich. Czyli zróbmy tutaj krótkie podsumowanie, co stanowi największy problem. Dla pana Alka stanowi problem ogrzewanie. Znaczy w ogóle w studiach fotograficznych ten problem jest chyba numer jeden, ponieważ najczęściej są to ogromne, ogromne powierzchnie. Są takie studia, które pracują, może nie wiem czy dzień po dniu, ale bardzo, bardzo często. Grafik jest bardzo mocno napięty i studia są wynajmowane i pracuje się dzień po dniu. Ale nie zmienia to faktu, że taką wielką kubaturę trzeba w jakiś sposób ogrzać, w zależności też od tego, co się tam dzieje w danym momencie. Czasem możemy sobie pozwolić na to, że możemy mniej trochę gazu odkręcić, ale jeżeli na przykład jest sesja, kiedy dziewczyny pozują jakby, może nie rozebrane, ale po prostu w ubraniach letnich, nazwijmy to, albo w bieliźnie, to wtedy musimy, wiadomo, że nie wskazana jest gęsia skórka, najczęściej nie wskazana jest gęsia skórka, musimy odpowiednią tę temperaturę dobrać. No i niestety jest to problem i są to koszty po prostu, ogromne, ogromne koszty, które trzeba ponieść, bo to studio nie jest jakieś ogromne, nie jest wielkie, ono ma około 70 metrów, ale przecież są studia, które mają 200, 300 i więcej metrów i wtedy te koszty, my tu mówiliśmy około 1000 zł, poniżej 1000 zł w sezonie grzewczym, ale jeżeli studio jest większe, to proporcjonalnie po prostu się te koszty zwiększają.
różny sposób można ogrzewać. Są wady i zalety różnych systemów ogrzewania. Ten system ma ten wad, że niestety ma pewną bezwładność, ponieważ jest to betonowa powierzchnia, ona musi się ogrzać i dopiero wtedy będzie działała, ale ma zaletę taką, że jest tu zachowana pewna równomierność. Na przykład w odróżnieniu od promiennika ciepła, który daje punktowo plamę ciepła. Tak więc ten pierwsza sprawa to jest właśnie ogrzewanie. O drugiej rzeczy, którą wspomnieliśmy, i to ta rzecz była na pierwszej kolejności tu wystąpiła chronologicznie, czyli wszelkie rodzaje pozwolenia i pewna zależność od urzędników, od warunkowania tutaj, od zagospodarowania, od planów na różne działania związane z gminą, prawda? To może trwać, bo do mnie przychodzi. W zasadzie urząd ma jakiś tam termin ustawowy, ale przed upływem tego terminu przychodzi list polecony, w którym jest napisane, że niestety z powodów takich się nie da i termin zostaje przedłużony o 2 miesiące na przykład. Rozumiem. 2 tygodnie. Rozumiem, także uzależność od urzędników i być może przeciąganie w nieskończoność pewnych spraw. A kiedy wybieramy działkę, wybieramy lokalizację, to my tego nie możemy przewidzieć, że co, znaczy jest plan, czasem jest plan zagospodarowania jakiegoś, ale czasem po prostu nie mamy pojęcia, kiedy co to będzie, jaka instalacja. Jest, tak. Raczej rzadko, no właśnie. Ja akurat tą działkę kupiłem dlatego, że ona jest za płotem mojego domu i po prostu nie chciałem, żeby ktoś tu się budował. Sąsiad tę działkę sprzedawał, dlatego ją kupiłem. Pomysł studia przyszedł dużo później. Aha, rozumiem. Jaki mieliśmy jeszcze problem? Trzeci? Wyposażenie? Woda. Ma być łazienka. To jest albo kwestia pieniędzy, albo kwestia wychodzenia tego urzędników. Być może, że wodę i kanalizację da się podłączyć. Jeśli rzeczywiście tak będzie, bo właściwie projekt, który jest ważny do 2018 roku, któregoś tam miesiąca. Jeśli ten projekt się unieważni, to ja wystąpię o zgodę na zbudowanie szamba, a wodę po prostu przeprowadzę. Pociągnie się z mieszkania. Tak. Jeszcze jeden problem, który tutaj wystąpił, trzeci w zasadzie, to jest ubezpieczenie. Wydawałoby się, że niby nic, ale jednak jest to majątek, który... Tak jak każdy, należałoby w jakiś sposób chronić, czy to przed kradzieżą, czy pożarem, czy innymi jakimiś klęskami. Jak zerwie nam dach, prawda, to co, nagle jesteśmy po prostu na lodzie. I to też jest ważny aspekt i typowo, może normalnie tego nie będziecie mieć takich problemów, jeżeli będziecie zakładać własne studia, ale tutaj był to problem. Jest nadal problem, który właśnie stanowi dla ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma tutaj pewne wątpliwości co do tego budynku. Na szarym końcu zostało to wyposażenie, które gdzieś tutaj ciurkiem wymieniłem, jakie tutaj mamy, jak zostało to studio wyposażone. I to był najmniejszy chyba problem, mi się wydaje, tak, jeden z najmniejszych. Tak, zdecydowanie, to jest najmniejszy problem. No jest to tylko kwestia finansów, wiadomo, ale jak to jest rozłożone w czasie, to nie są naprawdę duże kwoty. No, to tak. Nie jest Elinchrom jakiś. W każdym razie to w porównaniu do całości inwestycji, to jest ułamek kosztów. Zapraszam wszystkich chętnych. Studio ma swoją stronę. studiofotograficznegdańsk.pl albo studiofotograficznetrójmiasto.pl. Jeszcze nie wiem, która domena będzie częściej odwiedzana. No, są tam wszystkie podstawowe informacje i również kontakt do mnie telefoniczny. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, chciałby się dowiedzieć czegoś, jak to czy tamto załatwić. Może nie wszystko wiem, ale mam trochę doświadczenia. Bardzo proszę, telefon jest, można dzwonić. Zapraszamy serdecznie, ponieważ jest to nietypowe miejsce. Jest to jakiś właśnie duch, jest to stodoła XIX-wieczna, więc jakby jest to jakiś właśnie taki pozytywny duch. Dobrze się tutaj pracuje, są komfortowe warunki, jest to po prostu zwyczajnie przyjemnie. Fotografowałem tu 2-3-krotnie i wiem, o czym mówię. Zapraszamy do skorzystania. Studio mieści się niedaleko Trójmiasta, kilka kilometrów obok Trójmiasta. Także fajnie się tutaj pracuje, jest wyposażone, jest wszystko, co trzeba.
po prostu tylko brać i prasować, realizować własne zagadnienia związane z fotografowaniem produktu, tak jak właśnie przed południem tutaj fotografowałem taki nietypowy produkt. Również jest tło i stanowisko do fotografowania postaci, tak więc i jedno i drugie miejsce jest sprawdzone i gotowe do użytkowania. Najczęściej po prostu studia to są takie niezbyt przyjazne miejsca, tak szczerze powiedziawszy. Są duże powierzchnie, zimne najczęściej, to jest właśnie największy problem, tak jak żeśmy sobie już wspomnieli, ogrzanie, sprawienie, że będzie się komfortowo pracowało. I najczęściej takie studia są graciarniami, tak więc no, wrażenia estetyczne są tylko dobre, jak się wchodzi na stronę internetową, ale bardzo często po prostu rzeczywistość jest zupełnie, zupełnie inna. I jak rozmawiacie w swoim gronie, czy pytacie innych fotografów, to wam dokładnie to powiedzą, że skorzystacie ze studia, to trzeba po prostu to studio sprawdzić, pójść tam, zobaczyć, zrobić jakąś próbę, ewentualnie nie po prostu nie wynajmować, czy rezerwować studia gdzieś w innym mieście na podstawie opisu i na podstawie zdjęć, bo to po prostu bywa złudne, czy chociażby bliskość jakichś na przykład bieżących remontów drogowych i hałasów związanych z tym potrafi po prostu zepsuć całą sesję zdjęciową, gdybyśmy na przykład chcieli nagrywać jakiś film. Podaję taki przykład. Są różne studia i różne warunki pracy, tutaj jest naprawdę fajnie. Tak jak wspomniałem, te studia są bardzo często graciarniami, nie do końca przyjaznymi takimi miejscami. Tutaj pracuje się bardzo, bardzo fajnie. Mogę to podkreślić i wam polecić to studio. I będę tutaj wracał, bo jest tutaj naprawdę przyjemnie i mam niezbyt daleko do tego studia, więc to również jest pewną zaletą. Tak więc mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was, bo jest to dość długi materiał i mówiliśmy tu o różnych rzeczach i o budowli i o pewnych tematach, które nie do końca by was interesowały, o problemach, jakie związane są ze studiem. Także zapraszamy serdecznie i panie Olku, dziękuję za rozmowę, dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami. Na pewno niektóre były ciężkie, chyba wiemy o których. Trwałe przede wszystkim. Tak, wiemy, o których tutaj mowa. Tak więc dziękuję za rozmowę i zapraszamy serdecznie wszystkich tutaj do Czapli. Do Czapli, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.